Polska na Iberii. Nie, nie mylicie się, to wreszcie długo wyczekiwany drugi odcinek Polski kolonialnej. Czyli chyba najgorszego sposobu grania tym krajem, ale kto by się tym przejmował, skoro to wam się podoba? No bo niestety słowo się rzekło, nabiliście prawie 4000 łapek, co jest rekordem na tym kanale, a miał być drugi odcinek przy 1500, więc czas go wam nagrać. Poza tym, dlaczego połowa komentarzy pod tym filmem to, żebym nazwał kolonię jakąś San Escobar? O co z tym chodzi? A ja tak czy siak już mam polski zachodni hel na Karaibach oraz polską Cebulandię. A tutaj ma być ponoć nowe Kieleckie. Na szczęście nasze kopalnie złota tutaj dzielnie. Co? Nie rozwinąłem kopalni złota? A chciałem powiedzieć, że tak dzielnie nam pracują na te kolonie, no ale nie udało się. Ja jeszcze tego nie nawróciłem! Boże, najgorsze podejście, jakie zrobiłem ever. Ale przynajmniej zrobiłem sobie prawosławny kraj. Tyle w tym dobrego. Ilu ja wasali mam? Neapol, Danciś, Grenada? Sporo tego. Jak i widzę, że tradycje korupcji w naszym kraju również nieźle rozwijam. Aha, bo ja tutaj kopanie w La Manche mam. Dobrze, dobrze. Aha, czyli to jedna z tych gier, gdzie jeszcze nie wiedziałem, że należy palić taksy za wszelką cenę, bo tylko nam przeszkadzają w naszych rozgrywkach. No ale to dzięki temu pieniążki teraz będę miał. Zacznijmy naszą tutaj grę od zanektowania Grenady. No najmniej mi tutaj będzie potrzebna. No i coś mi wywaliło program do nagrywania. Ale ogólnie mamy wojnę teraz z Hiszpanią, gdzie będę chciał przejąć kolonię. I jednocześnie troszeczkę pieniędzy zdobyć, bo tu walczymy z bogatymi krajami. W międzyczasie dokończyłem idee ekspansywne oraz eksploracyjne, co pozwoliło nam odpalić politykę polegającą na zmniejszeniu szansy Native Uprising Chance, co jednocześnie tutaj z opcją do kolonizacji powoduje, że już bunty w koloniach na mnie grożą natywsów. Armia węgierska dostaje w papę, mimo tego, iż wesparły je wojska austriackie. Aha, fajnego lidera mamy. No a Węgry po porażce będą nam płaciły trybut. Nie powiem, Toskania była dość upierdliwa w tej wojnie, sporo terytoriów mi zabrała, no ale cóż poradzę. To wszystko zdobyły desanty z Toskanii, wojska hiszpańskiego no prawie tu nie ma. Możemy też już przeprowadzić kolejną reformę i tutaj jak zwykle wolę mieć to plus jeden do statystyk Eira. No i mamy to, odzyskujemy prawie wszystkie prowincje na polu, tu jest szansa, że jakieś bunty może wyskoczą. Bierzemy tutaj prowincję w Nowym Świecie. I muszę przyznać, że nawet całkiem nieźle nam się tutaj kolonie szybko rozwijają. Myślę, że też czas wyruszyć na poszukiwanie złotych miast, więc zrekrutujmy wspierających Nikolasa i Wuela oraz osobę z komentarzy najbardziej lajkowanego, Kubę, obyście mi znaleźli te złote miasta. Tak jak było mówione, w Meksyku nowe Kieleckie powstaje. No, czemu aż tak bardzo mnie nie lubią? Serio? Czemu tu jest? Musimy im zmienić wiarę. W sumie to ja jestem bardzo, bardzo, bardzo głupi, że jeszcze nie przeniosłem tutaj naszego głównego centrum handlu do Sewilli. Chociaż śmieszne, dokładnie taki sam handel mam. 1462 przed zmianami i po zmianach. Ciekawe. I to już jest 3 miesiące po przeliczeniu się. Pozmieniajmy teraz tutaj religię naszym koloniom, bo nie może być tak, że to zostaje katolickie, to muszą być prawosławne kolonie. O nie, jeden z konkwistadorów mi zmarł. No to bierzemy nowego na misję. Szkoda, że już nie jest taki epicki, jaki był, ale trudno. Ej, który konkwistador mi zmarł? My natomiast tutaj teraz dalej atakujemy. Przy czym widzę, że tą nację muszę wywhitepisować, a Socil będziemy całą zjadali. Boże, i ten taki wczesny polski husar tutaj w koloniach, jak to dziwnie wygląda. Nie mogę. Powiem szczerze, że normalnie się tutaj zastanawiałem, czy nie pójść w ilościowe jak zwykle. Ale że to jest bardzo dziwna kampania, to weźmy arystokratyczne. Tym bardziej, że zauważyłem, że w arystokratycznych z politykami można wyciągnąć 66% dodatkowego manpowera zamiast tutaj 50%. Więc to jest też dość taka kusząca opcja. Dodatkowo mamy jeszcze construction cost zmniejszony o 15%, co jest bardzo dobrą opcją. No, chyba naprawdę nieźli władcy wchodzą z tym perkiem. 6-4-6, 4-5-5, wcześniejszy też był szóstkowy. No i tutaj podbiliśmy całe centrum. W zasadzie tego buta dokończymy. Reforma.
No to czas podbić tutaj dalsze terytoria dzikusów, żeby nasze nowie kieleckie rosło prężnie. Pierwsza wojna zakończona, kolejne terytoria zdobyte. A teraz jeszcze jakąś drugą musiałem w międzyczasie wypowiedzieć. No i teraz pomóżmy tutaj nawracać na prawosławie nasze kolonie. Serio, przytrafiło mi się Triangle of Trade. Okej, no to Polska jest mistrzem w niewolnictwie. Kto by się tym przejmował? W sumie to powinienem jak najszybciej skolonizować całe Karaiby, bo przecież cały trade idzie przez nie, nie? Przepraszam, polski zachodni hel powinien skolonizować. Legendarne miasto of Quivira, 800 dukatów, local tax, oh my god, development. Co to jest? The Golden City of Quivira. Gdzie to jest w ogóle? Tutaj jest to złote miasto. Ciekawe. Mam nadzieję, że nie zapomnę to skolonizować, bo to jest bardzo dobra prowincja. Atakujemy Hiszpanię. O, podbój właśnie tych kolonii północnoamerykańskich ich. Chociaż ja się teraz tak zastanawiam, dlaczego te kontynenty mają nazywać się Ameryka Północna i Południowa? Tak zastanówmy się, jeżeli wy byście teraz mieli zostać takimi kolonizatorami i nazwać te kontynenty, jak nazwalibyście oba? Dajcie przykłady w komentarzach. Ktoś tu ma bankruta i to nie jestem ja. Jakie piękne starcia naszych wojsk kolonialnych. Ach, i teraz bunty, bunciki. No, właśnie chyba pozbawiam Hiszpanii wszystkich kolonii w Amerykach. Ale co mnie to obchodzi? Ważne, że nowe kieleckie tutaj nam urosło. Polska Cebulandia, masz coraz ładniejszy napis. No, całkiem nieźle to się zapowiada. Do tego odciąłem tutaj Hiszpanię od dostępu do morza. Już chyba nie mają żadnych zamorskich kolonii albo prowincji. Aha, ale jednocześnie zdobyłem też prowincje, które oni kolonizowali, więc troszeczkę płacę za te kolonie. Jakoś to przetrwamy. Mam wrażenie, że coś ten skrypt poszukiwania złotych miast jest nie taki, bo wszyscy moi inkwizytorzy odkrywają te same prowincje. A pomijam, że jeden był wysłany wprost do Ameryki Południowej. O, wreszcie Rosja powstała. Też zawiązała się Liga Protestancka. Czy dołączać do którejś? Dobra, czas wprowadzić tutaj Printing Press, więc przeniosłem teraz stolicę do Warszawy, żeby ją dość mocno zdewować. No, 12 punktów za development mogłoby być lepiej. Węgry chyba mają kłopot. Wojnę z Osmanem i Austrią. Printing Press w Warszawie wprowadzony. 40 poziom developmentu. No i atakujemy teraz Azteków. Tutaj dość dużo nacji oni posiadają, więc też sporo przejmiemy. Chociaż dość sporo armii mają. A ja tu mam tylko 14 tysięcy. What the fuck? Kawaleria w piżamach. Strasznie upierdliwi ci Aztecy. Dopiero co zakończyli jakąś wojnę i znowu się muszę w nich wbijać. Dodatkowo jeszcze zdecydowałem, że kurka, będę tu więcej tych armii potrzebował tak realnie, więc dorekrutujmy ich. No trochę tej agresywnej ekspansji tu dostanę, ale nie obchodzi mnie to totalnie. Nie zmienia to faktu, że podbijanie tego obszaru teraz to jest jakaś istna masakra dla mnie. Nie mamy ani claimów, ani niczego. Wszystko trzeba będzie powoli robić. Te trusy są strasznie długie. No ale, mamy teraz możliwość wbijania się już w inków za chwilę. Coś przeczuwam, że mój sojusz z Francją długo nie przetrwa. O nie, znalazłem kastylijską La Platę, a jednak gdzieś mają jeszcze prowincje. Ile tutaj kopalni złota ma Lukas, bo nie ukrywam, że mi to bardzo zależy na tym, żeby tutaj te kopalnie były jak najwyższe, znaczy w sensie dziewiątki, nie przekraczamy do dziesiątki, bo pamiętajcie, że im więcej macie dewa w tych kopalniach, czekajcie, to nowe kieleckie tym szybciej zapełni ten pasek. A ten pasek ma tym większą pulę, im więcej kopalni posiada nowe kieleckie. Chyba to dobrze wytłumaczyłem. Dobre pytanie na koniec odcinka. Jakie kolejne idee? Może Navy? Albo Maritime? Piszcie w komentarzach. Dzięki wam dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Taki piękny napis mamy nowe kieleckie. I powiem szczerze, że kolejnego odcinka spodziewajcie się w przyszłym tygodniu. Ale nie za miesiąc. W przyszłym tygodniu.
Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneva.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europa 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!